Nie mamy nowoczesnej ustawy o obronie cywilnej, ponieważ zawsze w każdym konflikcie zbrojnym największą cenę i najbardziej krwawą ponoszą cywile. I my musimy taką ustawę mieć. Ja się bardzo cieszę, że wczoraj taka ustawa została, czy przedwczoraj taka ustawa została zapowiedziana, żebyśmy wiedzieli po prostu jako obywatele, jak się zachować, gdzie się znajduje najbliższy schron, co oznacza dany sygnał, bo dzisiaj naprawdę jakby się nawet alarm bombowy zaczął piszczeć, to byśmy nie wiedzieli tak naprawdę, co się dzieje, co on oznacza.